Zapraszam również na kanał Tech Pogawędka, podcast pełen technologii. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić nowe top 5 aplikacji na Androida na październik 2013, więc przejdźmy do rzeczy. Nie będę wprowadzał tutaj miejsc aplikacji, bo myślę, że to nie temu służy, a po prostu zrobiłem sobie taką listę i według niej będę po prostu się kierował. Więc pierwsza na liście jest aplikacja Tasker. Jej ikonkę już możecie dostrzec na status barze. Ściągniemy, tutaj mamy Tasker. No i przejdźmy do aplikacji. Ogólnie przejdźmy najpierw do ceny aplikacji, która no jest duża, bo to jest około 15 zł, chyba 14,99. Ale uważam, że ta aplikacja jest warta swojej ceny. No i czemu ona służy? Możemy sobie tworzyć takie różne profile i zadania. Czyli na przykład ja mam takie najprostsze profile utworzone, ale mimo to ułatwiające życie, jak na przykład, nie wiem, w dni tygodnia po prostu od 15 do 20 mam włączone Wi-Fi i to się wszystko dzieje automatycznie, jeśli odpowiednio to ustawimy. No i od 20 do 15 na przykład Wi-Fi wyłączone. No i 8:15, czyli dane komórkowe włączone, więc naprawdę aplikacja jest bardzo, bardzo przyjemna w obsłudze. Możemy też utworzyć sobie coś takiego, że po podłączeniu słuchawek uruchomi nam się nasza aplikacja od muzyki, czy w moim przypadku mam ustawione, że włączy mi się Spotify, jak możecie tutaj zobaczyć. No i nie wiem, utwórzmy sobie jakieś zadanie. Najpierw musimy tutaj dodać na przykład czas jakiś, od jakiego czasu byśmy chcieli, czyli na przykład 10:00 do 12:00. I dalej robimy. I teraz wybieramy z naszej listy zadań zadanie, które ma się odbywać jakby w tym czasie. Czyli ja sobie na przykład włączę, że będzie tryb cichy włączony wtedy. Oczywiście to możemy wszystko sobie usunąć. Tutaj na dole mamy koszyk. Moment. Dobra, tu mi się to przesunęło. I po prostu usuwamy. To się pyta, czy usunąć na pewno. Więc naprawdę aplikacja jest warta swojej ceny. Oczywiście wszystkiego Wam tutaj nie powiem. Planuję jeszcze zrobić w najbliższym czasie jakby większy odcinek o tej aplikacji, bo naprawdę w tak krótkim czasie nie da się opowiedzieć wszystkich jej ciekawych funkcji. Dobra, więc przejdźmy do następnej aplikacji, jaką mam na liście. I już Wam mówię, jaka to jest aplikacja. Jest to aplikacja Press, którą w zasadzie zamieniłem z Feedly, ponieważ używałem wcześniej tego darmowego jakby czytnika RSS-u. Nie wiem, Feedly w zasadzie zastąpił Google Readera. I fajne jest to, że Press mi się podoba pod tym względem, że on ma dużo prostszy i ładniejszy interfejs, według mnie. Oczywiście sama aplikacja również nie jest tania, bo ona kosztuje około 10 zł. Ale myślę, że za te ciekawe funkcje, jakie ona daje, to naprawdę warto. I mamy tutaj, możemy sobie oczywiście odpalić synchronizację z Feedly, co jest bardzo fajne, że nie musimy znów tworzyć tam różne rzeczy, po prostu z Feedly synchronizuje się bez problemu. No i wejdźmy na jakiś artykuł, na przykład z Android Magazine, jakiś tam nieodczytany, Sony Smartwatch. Chociaż nie, tutaj będzie kiepski przykład, bo chciałem Wam taką ciekawą funkcję pokazać. Chyba to tu będzie działać. O, widzicie, że zazwyczaj w takich czytnikach RSS-u właśnie nie cały artykuł nam się wczytuje. I ta aplikacja ma taką ciekawą funkcję, że klikamy sobie tutaj na jakby ikonkę fotela. Tylko że teraz Wi-Fi nie mam włączone i wtedy nam się cały artykuł jakby przeportowuje do Pressa i możemy czytać sobie cały artykuł bezpośrednio w aplikacji, nie wyświetlając strony internetowej. Oczywiście tutaj możemy to sobie udostępnić, możemy dodać do Pocketa, do Dropboxa, AnyDo.
Więc fajna rzecz. Oczywiście mamy aplikację, czcionki możemy ustawić, możemy bezpośrednio otworzyć w przeglądarce, możemy dodać do ulubionych, więc naprawdę aplikacja bardzo fajna i bardzo fajny interfejs. I możemy też się tutaj gestami posługiwać, czyli jesteśmy w jakimś artykule, przesuwamy sobie i to jest też bardzo fajne. Dobra. Kolejna aplikacja, jaka jest na liście, podejrzewam, że jest to aplikacja od pogody Hue, czyli to jest taka bardzo minimalistyczna pogoda. Fajne jest to, że na początek jest jakby dodatek do Dash Clocka, czyli na Dash Clocku będzie nam się wyświetlać wszystko z tej pogody. Jest to naprawdę bardzo prosta aplikacja, mamy tutaj ustawienia proste, czyli nie wiem, używać stopni Celsjusza albo Fahrenheita, mil na godzinę lub kilometrów na godzinę, używać ikonek, takie po prostu proste rzeczy. Natomiast sam interfejs aplikacji moim zdaniem jest bardzo przyjemny dla oka. Po kliknięciu w dany dzień wyświetla nam się wtedy jakby co kilka godzin, jaka będzie temperatura, czy będzie padał deszcz, czy będzie pochmurnie. Tutaj ten większy jakby prostokącik to przedstawia aktualną pogodę, czyli teraz mamy 6 stopni Celsjusza, wyświetla nam się, że deszczowo jest, 12 km na godzinę, więc naprawdę, jeszcze wyświetla się, jakie temperatury będą dzisiaj. No i uważam, że aplikacja jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Oczywiście też jest płatna, bo kosztuje chyba ponad 4 zł, jeśli się nie mylę. No i potem mamy aplikację też również prostą, czyli Swipe Calculator. Też uważam, że aplikacja jest bardzo przyjemna dla oka, nie? I naprawdę fajnie się jej używa. Niestety nie jest to zaawansowany kalkulator, jest to kalkulator do podstawowych jakby obliczeń, ale nie taki zwykły kalkulator, ponieważ posługujemy się tutaj gestami. Czyli mamy tutaj mamy mnożenie, na dół dzielenie, w lewo odejmowanie i w prawo dodawanie. Tutaj mamy taki pasek, też możemy tutaj sobie wybierać opcje. Ale uważam, że posługiwanie gestami jest dużo ciekawsze. No i po prostu aplikacja działa, nie ma takich ustawień, są tylko informacje o gestach. No i informacje o autorach. Więc o tej aplikacji to było na tyle. I przed nami ostatnia aplikacja na mojej liście. I jest to aplikacja już długo dostępna, czyli Snapseed. Aplikacja służy do jakby obrabiania naszych zdjęć, po prostu jest bardzo zaawansowaną aplikacją, uważam. Możemy sobie wybrać jakieś zdjęcie z galerii. Nie wiem, załóżmy to. No i tutaj możemy sobie jakby dodawać różne rzeczy. Posługujemy się tu również gestami. Saturację, no po prostu jest ta aplikacja jest po prostu dość zaawansowana. No i tutaj po prostu na tym dolnym jakby pasku wybieramy sobie opcje, które chcemy ustawić, tam nie wiem, przyciąć, dodać jakiś filtr, ramki, jakieś, no właśnie tune image, co wam pokazywałem, czyli kontrast, możemy sobie zwiększyć saturację. Więc naprawdę aplikacja jest fajna, tutaj możemy sobie potem bezpośrednio zapisać. No i tutaj w ustawieniach mamy tylko jakieś tam proste rzeczy jak pomoc i informacje o aplikacji. I aplikacja jest darmowa, podobnie jak poprzednia, czyli Swipe Calculator. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.